Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony JB Dark i to jest taki krótki odcinek z The Binding of Isaac Rebirth. Chciałbym wam pokazać OP połączenie przedmiotów, które mi się udało zdobyć. Wcisnę teraz Escape, zobaczcie sobie, to są ten tutaj po lewej, My Stuff, to są całe itemy. I chodzi tutaj o pewne trzy itemy, można by powiedzieć. Można dodać jeszcze parę przedmiotów, które dają mi damage oraz speed, tak więc chodzi tutaj o trzy przedmioty. Jest to gram oczywiście na Azazelu i jest to połączenie przedmiotów Brimstone na dłuższego. Tego zawijasa, jak widzicie, to jest ten taki wąż czarny, nie wiem jak te przedmioty się nazywają. Kropelkę oczywiście tą żółtą, która mi zwiększa speeda na maksa. Oraz główka Timiego, która już wam pokazuje, jak działa jeszcze z połączeniem właśnie z tym takim krążącym Brimstone'em. Patrzcie, jak to działa. No, tak więc tyle by było z tego pokoju. Nie wiem, czy uda mi się full health. Nie wiem, czy uda mi się przegrać tą grę, tak naprawdę. Ale jest no naprawdę super połączenie przedmiotów i... Nie wiem, no pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, no ludzie, no to zobaczcie sami, kolejny pokój, oczywiście bez tego, ale proszę bardzo, soul heart kolejny, wchodzimy do kolejnego przedmiotu, proszę bardzo. Jeszcze mamy wokół siebie tarczę, która tak jakby nam daje z tego Brimstone'a nieskończoność, o, to jakiś przedmiot nowy, nie wiem co to jest za nowy przedmiot. Antigravity tears plus tears up. Czyli zostawiam tak i na przykład... Aha, rozumiem. W sumie nie najgorsze, powiem szczerze. Zobaczymy później jak to się potoczy. Tak więc to był taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może z tej gry zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. Cześć.